Ludzi zajmujących się w Polsce wykuwaniem broni białej jest garstka, jednak wśród nich znajduje się mysłowiczanin Łukasz Sowa, z zawodu artysta plastyk, a z zamiłowania płatnerz. Dzisiaj opowie nam o swojej pasji. Kucie broni białej to już jest zanikający fakt. Skąd akurat takie zamiłowanie? Sam nie wiem, skąd takie zamiłowanie. Ja od najdawniejszych czasów się tym zajmuję, od dzieciństwa. Nie było jakiegoś takiego impulsu, który spowodował, że się tym zainteresowałem. Po prostu zawsze mnie interesowała historia. Zawsze mnie rzemiosło interesowało. Po czasie zabrałem się po prostu za to rzemiosło bardziej poważnie. Jak widać, no, poszło to w tym kierunku, że zajmuję się tym już bardziej zawodowo. Z zawodu jest pan artystą plastykiem, wykształconym plastykiem po Uniwersytecie Śląskim. Natomiast czy można się właśnie tego fachu nauczyć w szkole? W szkole ciężko jest się nauczyć takiego fachu, bo wykonywanie broni białej jest to szereg różnych czynności. Oczywiście można się nauczyć obróbki metalu. Ja uczęszczałem do liceum plastycznego w Katowicach, gdzie aktualnie również uczę, na warsztacie właśnie z technik rzeźbiarskich. I tam się nauczyłem podstawowych czynności, jak właśnie gdzieś wykuwanie jakichś elementów, szlifowanie, formowanie blachy stalowej, innych materiałów. Ale to są tylko pewne czynności, które pomagają w tym. Czegoś takiego jak wykonywanie broni białej nie ma. Współcześnie można się jeszcze zapisać na kursy kowalskie, bo moja szkoła jest szkołą artystyczną i bardziej się nastawia na samą formę. Ale są warsztaty kowalskie skupiające się na wykonywaniu noży i drobnej jakiejś broni. Może nie samych szabel, bo to już jest troszeczkę więcej pracy, żeby to w jakimś krótkim kursie ogarnąć. Ale czegoś tam się można oczywiście nauczyć po troszku, próbując różnych rzeczy w różnych punktach. A skąd czerpie pan inspiracje? Czy są to raczej książki historyczne, a może popularne ostatnio tematyczne gry wideo? Gra mi się za bardzo nie interesuje. Książki historyczne też nie do końca. Bardziej muzea, albumy zawierające reprodukcje muzealne. Takie rzeczy inspirują, tym bardziej jeśli te reprodukcje są w dobrej jakości. W internecie można spotkać bardzo fajne reprodukcje na stronach większych muzeów. Można zobaczyć detal, przestudiować jakieś fragmenty broni. I wtedy wykorzystać to u siebie w warsztacie, spróbować to zrobić w taki sam sposób, jak się zaobserwowało na zdjęciach. Oczywiście jeszcze, jak wspomniałem, muzea. Przede wszystkim muzea. Czasem udaje się oryginalne przedmioty wziąć do ręki, przestudiować, z bliska zobaczyć i to najwięcej uczy. Czy obecne techniki wykonywania takiej broni bardziej się różnią od tych, które były popularne przed wiekami? Nie do końca się różnią. Mamy nowoczesne narzędzia, ale sama technika jest podobna. Kowalstwo dalej zostanie kowalstwem. Formowanie metalu na gorąco jest dalej formowaniem metalu na gorąco. Młotek, kowadło. Można użyć mechanicznego młota przy takim formowaniu współcześnie, ale kiedyś też były takie młoty napędzane wodą, więc można powiedzieć, że nawet wykorzystanie nowego narzędzia daje efekt bardzo podobny. Szlifierstwo, szlifowanie później takiej szabli. Znowu jest podobnie. Współcześnie mamy szlifierki, może troszeczkę mniejsze, elektryczne. Kiedyś były napędzane wodą i były trochę większe, ale dalej jest to takie samo szlifowanie. Inaczej się tego nie da wykonać. Oczywiście jakieś drobne detale mogą się różnić, ale ogólna technologia, procesy muszą być dokładnie te same, co i kiedyś. To gdyby ktoś chciał właśnie zacząć teraz tworzyć własną broń białą, od czego miałby zacząć? Od oglądania przede wszystkim, chodzenia po muzeach, przyglądania się, jak ta broń wyglądała, no i prób technologicznych, żeby spróbować najpierw coś prostego wykuć, nie rzucać się od razu na wykonywanie może broni białej, tylko spróbować jakiegoś prostego kowalstwa, prostego szlifierstwa, ślusarstwa, tych prostych jakichś czynności, żeby opanować narzędzia.
a później dopiero skierować się w kierunku właśnie samej broni i już gotowych przedmiotów. Jak już się posiada wiedzę i praktyczną, i teoretyczną z danego przedmiotu, wtedy dopiero zacząć coś tworzyć. Ale jeżeli już mamy tą wiedzę i chcielibyśmy przejść do praktyki, co w takim razie potrzebujemy? Kuźnia się przyda. Palenisko kowalskie, kowadło, młotek. Tak naprawdę zbyt dużo narzędzi nie trzeba. Ja większość swojego życia używam jednego młotka, jednego starego, zniszczonego kowadła i starego paleniska. Oczywiście czasem jakieś drobne narzędzia też się przydają, ale czy są tak do końca potrzebne? No, to też zależy, co tworzymy. Jeśli jest to przedmiot bardziej skomplikowany, jakieś dodatkowe narzędzia przydadzą się. Jeśli jest w miarę prosty, da się go wytworzyć bez używania współczesnych narzędzi, właśnie tylko za pomocą młotka, kowadła, może kleszcze się przydadzą. Oczywiście mówię tutaj o samym kowalstwie, ale tak jak wspomniałem wcześniej, wykonywanie szabel to jest połączenie kilku różnych dziedzin, bo to nie jest tylko kowalstwo, jest również ślusarstwo, bo trzeba tą szablę wyszlifować, coś dogiąć, jakieś drobne elementy, jakieś okucia drobne. Trzeba umieć drewno obrobić, zająć się układaniem skóry tutaj na pochwach takich szabel. Więc tych dziedzin jest mnóstwo połączonych w jedno. Już pomijam zdobnictwo całe, które jest znowu osobną dziedziną i też wymaga swoich osobnych narzędzi, więc nie tylko ten młotek i kowadło to są do kucia. Czyli studia plastyczne się przydają. Przydają, ale może nie tyle do samego tworzenia, bo szable można zrobić bez studiów plastycznych. Jest dużo ludzi, którzy nie są plastykami, a tworzą bardzo fajne rzeczy. Od takiej strony typowo rzemieślniczej. Studia plastyczne i szkoła plastyczna bardziej mi się przydałoby przy studiowaniu detalu, żeby to wyglądało tak, jak było rzeczywiście historycznie. Studia artystyczne uczą obserwacji przede wszystkim. I to bardzo pomaga, bo umie obserwować, umie zauważać te najdrobniejsze detale, które wpływają na sam charakter przedmiotu. Więc nie tylko zrobienie przedmiotu, ale jeszcze, żeby ten przedmiot miał ten charakter taki, jak robiono to kiedyś. No to też jest dość duża różnica. Nie wszyscy ją wyczuwają. To jest tak jak z malarstwem, można powiedzieć. Są obrazy prostsze, słabsze, jak się ktoś uczy, i są wielkich mistrzów. Można zamiast obrazu wydrukować coś współcześnie, zrobić zdjęcie i też jest. Też można powiesić na ścianie, ale właśnie ten mały detal dla mnie jest najistotniejszy w tym wszystkim. Czy w naszym kraju jest popyt na taką broń? Czy są jakieś zamówienia? Czy pan ma takie zamówienia? Tak, mamy i w kraju, i za granicą. Są takie dwie podstawowe grupy, które korzystają z moich umiejętności. Jest to rekonstrukcja historyczna, która potrzebuje broni do stroju, do pokazów, jeśli są organizowane dla ludzi jakieś wydarzenia takie historyczne. A druga grupa to jest ludzi ćwiczących bronią białą, rekonstruujących walkę sprzed wieków. I potrzebują broni, żeby uczyć się, jak ciąć taką bronią, więc też potrzebują tych egzemplarzy bardzo zbliżonych do broni historycznej. Co innego jest broń wykorzystywana sportowo, ona się troszeczkę różni, jest znacznie uproszczona, ale ćwicząc samą walkę też trzeba umieć dobrze wykorzystać tą broń właściwie, czyli ciąć. I do tego już jest potrzebna broń ostra, o parametrach historycznych, jak najwierniej odtworzona, żeby móc się dobrze nauczyć wykorzystywać ten sprzęt. Czy może nam pan jeszcze pokazać swoją kolekcję? No oczywiście, no, tutaj można zobaczyć na ścianie część z tych rzeczy. Bardzo dużo broni już gdzieś jest u klientów, tak jak wspomniałem, i w Polsce, i za granicą. Dużo jest w częściach, gdzieś leży porozrzucana po całym mieszkaniu. Moje całe mieszkanie jest warsztatem pracy, więc w każdym punkcie można coś znaleźć. Jakieś jeszcze nieposkładane detale, jakieś części, które może w przyszłości uzyskają pełną formę i będą zbudowane do końca i zawisną gdzieś na ścianie, albo ktoś zabierze. A czy ma pan taką broń, z której jest pan najbardziej dumny? Chyba konkretnego egzemplarza nie. Chociaż ja najbardziej lubię, tak jak tutaj widać na ścianie, to są takie moje dla mnie robione rzeczy, gdzie się uczę pewnych technik i po prostu mi się najbardziej podobają. Bardzo, jak widać, surowe. W większości to jest stal. No tutaj widzimy troszeczkę tego mosiądzu złotego, ale większość tej broni jest tylko w kolorze stali srebrnej i czarna czy ciemnobrązowa skóra, więc dla mnie jako rzeźbiarza sama forma jest najważniejsza. Właśnie ta surowa, stalowa forma plus czerń.
gdzie nie ma jakichś kolorów, zdobień. Chociaż ostatnio się zaczynam bawić troszeczkę też i w grawerowanie, i w pracę nie tylko w stali, ale też w srebrze, i w bardziej szlachetnych materiałach, żeby jednak gdzieś. Zawsze się chce iść dalej i dalej. Jeśli coś już w miarę wychodzi, i nie mówię, że jestem zadowolony z każdego z tych egzemplarzy, ale zawsze coś nowego chcę spróbować, nauczyć się nowej techniki, która była wykorzystywana, podpatrzeć, jak to kiedyś robiono, żeby to miało ten historyczny charakter, tak dokładnie, jak to było zrobione, a nie po prostu, żeby tylko zrobić. Bardzo dziękuję za spotkanie. Moim gościem był Łukasz Sowa, artysta plastyk zamiłowania Płatnerz.